Zobaczmy.
okazji kolejnych, 27 już Dni Kultury Polsko-Czeskiej gromadzimy się w naszej świątyni parafialnej na sprawowanie Eucharystii, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Ignacy Dec, biskup Świdnicy, czyli nasz biskup. Księże biskupie, w imieniu wszystkich tu zgromadzonych, zarówno mieszkańców naszego miasta, jak i gości, bardzo serdecznie witam, cieszę się obecnością i z góry dziękuję za przyjęcie zaproszenia od władz samorządowych, za przybycie, ale również za przewodniczenie modlitwą i za wygłoszone za chwilę Słowo Boże. Witam wszystkich kapłanów zaproszonych na tę uroczystość. Przedstawię, przypomnę może niektórym, bardzo serdecznie witam księdza prałata Mariana Kopkę, kustosza sanktuarium w Krzeszowie, niegdyś wikariusza naszej parafii. Witam bardzo serdecznie księdza doktora Sołomira Augustynowicza, dziekana z Głuszycy. Witam serdecznie księdza doktora Roberta Bygierskiego, wicedziekana naszego dekanatu i proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego i księdza kanonika Cezarego Ciopiaka, proboszcza parafii Bożego Ciała w Bielanie. Bardzo serdecznie witam was, drodzy, przede wszystkim wszystkich samorządowców, zarówno z naszego miasta, jak i z miast zaprzyjaźnionych z Polski i Czech. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych gości, panią chyba prezes, tak to się nazywa, tych właśnie Dni Kultury Polsko-Czeskiej. Pamiętam początkowe inicjatywy. Jesteśmy wdzięczni pani Ewie za jej zaangażowanie i za to, że te dni rzeczywiście mają taką bogatą formę również w naszym mieście. Proszę wszystkich o modlitwę. Intencje są niezmiernie ważne, zarówno dotyczące naszej ojczyzny, jak i samorządów, których posługujemy, a również, a może szczególnie, całego naszego miasta. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. Cieszymy się, że 27 Dni Kultury Polsko-Czeskiej tutaj inaugurujemy w Kościele Wniebowzięcia Matki Najświętszej w Bielawie. Ksiądz prałat, gospodarz nas powitał i chcemy w tej Eucharystii polecieć się Panu Bogu i prosić Pana Boga o dar pokoju dla świata, dla Europy, także dla Polski, bo tego pokoju ciągle brakuje. Najpierw prosimy o pokój w ludzkich sercach, bo jak jest pokój w ludzkich sercach, to wtedy i jest pokój w społecznościach regionalnych, państwowych i międzynarodowych. Przywołujemy dzisiaj z grona niebieskich przyjaciół świętego Wojciecha, który łączy kilka narodów, szczególnie naród polski i naród czeski, ale także naród słowacki, węgierski, niemiecki i wiemy, że właśnie on jest właśnie tym, prawda, pasterzem, który no, w tamtych czasach, 10 wieków temu przeszł, zabiegał o jedność naszego kontynentu, byśmy byli jedną rodziną. Wiem, że hasłem tych dni kultury polsko-czeskiej są słowa bądźmy rodziną. To pan Julian Kolak chyba wynalazł takie piękne hasło, które jest bardzo aktualne i bardzo ważne. Dlatego modlimy się, żeby dzisiejsza Europa była taką właśnie wspólną rodziną, opartą na korzeniach chrześcijańskich. Nie ma innego wyjścia. Europą zbudowali chrześcijanie i powinna pozostać chrześcijańska. Nie politycy ją budowali, nie jacyś rewolucjoniści. Oni czasem burzyli ładną robotę. Tylko ją budowali ludzie święci. Ludzie postępują do tego Ewangelii. I dlatego właśnie jak w nazwie są słowa, prawda, dni polsko-czeskiej kultury chrześcijańskiej, no to chcemy właśnie modlić się właśnie o tę jedność
między sąsiadami, prawda, Polską i Czechami czy Słowakami, ale także sięgamy szerzej, żeby to, co Unia czyni, żeby to było oparte na czymś głębszym. Nie tylko na gospodarce, nie na jedności militarnej, gospodarczej, ale na jedności duchowej. O to się modlimy właśnie w tych dniach. Dołączmy nasze intencje osobiste i teraz Pana Boga przeprośmy za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie spałować tę wielką tajemnicę naszej wiary, jaką jest Eucharystia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą. Boże, Ty umocyłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha biskupa. Spraw prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, czy to my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona Bożką? Albo czy sam Boże jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielichu demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do radości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego? Oto Słowo Boże. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig ściernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Kopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, potoki wezbrały, uderzyły w ten dom, ale nie zdołały go naruszyć,
ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo Pańskie. Temat obecnej homilii brzmi: przez jedność polsko-czeską do jedności europejskiej. Homilia ma trzy wątki. Wątek najpierw historyczny, potem wątek liturgiczny i wątek futurologiczny. Zaczynamy od wątku historycznego, bo to przecież polsko-czeskie dni kultury chrześcijańskiej. Trzeba wrócić do początku chrześcijaństwa i do początku polskiej i czeskiej kultury. Nie będziemy wracać do czasów apostolskich, ale zaczynamy od wieku X, kiedy właśnie Polanie pod przewodnictwem swojego księcia Mieszka I przyjęli chrzest. Było to dokładnie 1050 lat temu. Wiele o tym w tym roku mówimy, bo jest to rok właśnie tej rocznicy, prawda, chrztu naszego narodu. I jak wiemy, ten chrzest przyjęliśmy właśnie od sąsiadów z południa. Księżniczka Dubrawa, prawda, małżonka Mieszka, tu odegrała wielką rolę. W każdym razie zostaliśmy przyjęci do rodziny narodu chrześcijańskiego w Europie po 10 wiekach istnienia już chrześcijaństwa. I jak się okazało, było to bardzo takie szczęśliwe, bardzo wspaniałomyślna decyzja księcia Mieszka I, bo równocześnie z przyjęciem chrztu właśnie zaistniała Polska na mapie Europy. Nasza państwowość narodowa zaczęła się właśnie od chrztu. Polska nie ma historii przedchrześcijańskiej, ale od samego początku jako państwo właśnie była chrześcijańska. I to za sprawą Mieszka I. I oczywiście przy pomocy, jeszcze raz powtórzmy, naszych braci z południa, bo tamtędy przyszło chrześcijaństwo i myślę, że właśnie my tu w tej chwili jesteśmy w tym regionie obecnej Polski, przez którą właśnie ci misjonarze na czele ze świętym Wojciechem tutaj do nas przychodzili. Święty Wojciech rodzi się mniej więcej w czasie, kiedy Polska przyjęła chrzest. I wykształcony w Magdeburgu, w tamtejszej szkole katedralnej, przyjmujący imię Adalberta Wojciecha, zostaje biskupem w Pradze po śmierci biskupa Dytmara i jest to jego posługa bardzo taka, prawda, trudna. Dwa razy musi opuszczać stolicę biskupią, kontaktować się z Rzymem i tyle różnych właśnie przeszkód właśnie ciągle się jakoś kładło przed nim, ale mocny wiarą Chrystusa wszystko przetrzymywał. I gdy nie mógł wrócić pod koniec życia już do Pragi, bo tam rodzinę wymordowali, libice rodzinne spalili, właśnie papież go skierował i także cesarz Otton III na misji do Prusaków i tutaj znalazł śmierć męczeńską. Ale jakże ta śmierć była jakby potrzebna dla ówczesnej rodzącej się Polski i rodzącego się też Kościoła w naszym narodzie.
już lata po śmierci, a w roku 1999, bez tysiąca oczywiście, już właśnie został ogłoszony święty. I w roku 1000 mógł zostać patronem pierwszej metropolii, naszej rodzimej Polski. Kościół się już uniezależnił od kościoła właśnie zachodniego. I to też dało potem fundament, było ważnym przyczynkiem do tego, że następca Mieszka I Chrobry mógł założyć na swoją głowę, czy mu założono na głowę właśnie koronę pierwszego dla Polski. Tak to wyglądało. Przy narodzinach naszej państwowości, przy narodzinach też chrześcijaństwa, katolicyzmu w naszym narodzie. I wiemy, że święty Wojciech swoją osobą połączył kilka narodów. W Niemczech był wykształcony, w Pradze był biskupem, a śmierć poniósł, prawda, tutaj na terenach dzisiejszej naszej polskiej ziemi. I dlatego jest patronem głównym Polski, ale jest tym patronem, który łączy także te sąsiadujące ze sobą narody. Przechodzimy do wątku liturgicznego. Mamy dzisiaj bardzo takie doniosłe przesłanie. Zresztą każde Boże przesłanie jest doniosłe i ważne, bo pochodzi od Boga i jest ważne na każdy czas historyczny i na każdą sytuację, w której jesteśmy. Pan Jezus dzisiaj korzysta, prawda, ze świata przyrody i porównuje człowieka do drzewa. I powiada, że tak jak drzewo poznajemy po jego owocach, podobnie człowieka poznajemy po jego owocach. Dobre drzewo rodzi dobre owoce. Dobry człowiek też owocuje dobrymi czynami. Przede wszystkim czynami miłości. I moi drodzy, to jest bardzo właśnie ważne. Bardzo ważne. Bo zostaliśmy właśnie po to przez Pana Boga stworzeni, byśmy przynosili owoce. Pan Jezus, jak mówił apostołów, to jak ich wysyłał, to powiedział na końcu, abyście owoc przynosili i by owoc wasz trwał. Ojciec Święty Franciszek nam mówił w Krakowie o potrzebie, byśmy właśnie taki ślad zostawili po sobie. Ślad taki piękny, ślad wyrazisty, żeby właśnie zostawić po swoim ziemskim życiu. Czyli inaczej mówiąc, żeby na drzewie naszego życia mogli ludzie ujrzeć jakieś dorodne owoce, śliczne owoce, które wskazują właśnie, będą wskazywać na to, kim byliśmy. Kim byliśmy. Dalej Pan Jezus nam w Ewangelii mówi, że jest bardzo to ważne, byśmy nie tylko wyrażali naszą wiarę w Pana Boga, byśmy wyrażali też szacunek i miłość do człowieka słowem, ale także czynem. Przypomnijmy te słowa. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Są tacy ludzie, którzy poprzestają na pięknej elokwencji, na ładnych słówkach, czasem tak pikantnie dobierane, formułowane. Chcą chwycić właśnie swoim kasomusem. Ale to niekiedy jest puste.
Nie idzie zatem właśnie serce kochające, życzliwe. I Pan Jezus dlatego mówi dalej: pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom, wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Piękny obraz ilustrujący prawdę o nas. Nie wolno poprzestać na słuchaniu Bożego Słowa, na mówieniu: Panie, Panie, nawet Panie, Panie, kocham Cię. Ale to może być pusta deklaracja. Trzeba pokazać czyny i podjąć budowę domu życia właśnie na skalę. Pięknie o tym mówił papież Benedykt XVI, który znowu przemał milczenie i wydał, wyszła właśnie w kościele piękna książka w formie wywiadu w dwóch językach. Tak, Benedykta XVI. Warto będzie ją przeczytać. Ale póki co możemy wspomnieć jego wizytę w Polsce po śladach swojego poprzednika, świętego Pawła II. W Krakowie do młodzieży na błoniach 27 maja 2006 roku mówił o budowaniu na skalę i wskazał, czym jest ta skała. Co to jest za skała? Tą skałą jest Chrystus. Budujemy życie na Chrystusie i z Chrystusem. I to ładnie rozprowadzi. I powiedział młodzieży, żeby ta budowa życia swego na skalę tego domu swojego życia nie jest łatwa. Jest ciągle nasycona przeciwnościami. Przychodzą huragany, przychodzą przeciwności, przychodzą różne też, przeróżne przeszkody. Trzeba wszystko przetrwać. Jak budujemy na skalę na Chrystusie, to mamy także zapewnioną pomoc. Jezus Chrystus nas nigdy nie zdradza. My niestety czasem zdradzamy. Czasem zdradzamy w miłości, we wszystkim. A Chrystus jest niezawodny. Dlatego, moi drodzy, budujemy na skalę. Na skalę, na mocnym fundamencie, żeby nas żadna siła zła nie zmiotła. Niedawno byliśmy świadkami, przynajmniej przez prasę, przez media, trzęsienia ziemi we Włoszech. Będziemy mieć też zbiórkę do puszek na poszkodowanych. I wiemy, że gdyby domy były mocniejsze, miały mocne fundamenty założone, to może by ta tragedia nie miała takiej skali. Jak ważny jest fundament, osadzenie domu na mocnym fundamencie. Wiemy, jaka była żałoba, jakie były tragiczne głosy. Wśród nich było powiedzenie: straciłem moje miasto. Nie mam już swojego miasta. Zniknęło z powierzchni przeciśnięcie ziemi. Podobnie możemy przypomnieć historię tych, prawda, fakt tych huraganów, prawda, w Ameryce. U nas też się coraz częściej już pojawiają trąby powietrzne. Jak nie jest mocny fundament, to nawet taka trąba powietrzna nie zdoła domu przewrócić. Moi drodzy, jeśli to sobie przypominamy, to po to, żeby się utwierdzić w tym przekonaniu, że najlepszym fundamentem dla naszego życiowego domu jest Jezus Chrystus, jest Jego Ewangelia. I tym sposobem przechodzimy do wątku trzeciego, futurologicznego, czyli przyszłościowego.
Moi drodzy, nie tylko trzeba patrzeć w przeszłość, owszem tak, bo kto patrzy w przeszłość, to uczy się z historii, nie powtarza błędów popełnionych i jest po prostu mądrzejszy od doświadczeń historycznych. Jest ważne też, żeby właśnie na kanwie spojrzenia w historię, no, jakoś sobie planować przyszłość. Przyszłość, bo ważne jest to, żeby jeszcze na tej drodze, którą nam Pan Bóg zostawił do przebycia, coś dobrego zrobić, żeby ten ślad po nas jeszcze umocnić, żeby stał się bardziej wyrazisty. Wyrazisty. I moi drodzy, wracamy do tego, co powiedziałam sobie wstępnym. Trzeba budować nasz osobisty dom życiowy, dom rodzinny, ale także dom narodowy i dom europejski na tym fundamencie, w którym jest Jezus Chrystus. Jesteśmy po prostu pełni niepokoju i uważamy, że są ludzie, no, mówię delikatnie, bardzo nierozsądni, nie rozumieją, że gardzą chrześcijaństwem, że chrześcijaństwo obarczają różnymi zarzutami, zupełnie niesłusznymi, że się nowe utopie tworzą, nowe ideologie. A każda utopia, każda ideologia jest bardzo niebezpieczna, bo nie ma za wiele prawdy, bo jest nasadzona kłamstwem, bo jest próbą wprowadzenia w błąd kolejnego pokolenia ludzkości. Wiemy, jakiego spuszczenia dokonała ideologia, prawda, nazistowska, komunistyczna. Jest wrzesień. Za kilka dni będzie właśnie rocznica napadu wschodniego sąsiada na Polskę. Ja często powtarzam tezę, że niszczyciele Pana Boga stają się niszczycielami człowieka. Jeżeli ktoś podnosi rękę na Pana Boga, to z czasem podnosi tę rękę na człowieka. Dlatego boimy się takich ideologii, które walczą z Bogiem. Znacie tego pana z Ameryki. Nazywa się Soros, który ma za zadanie, chyba taki zdecydował, żeby zniszczyć chrześcijaństwo w Europie. Trzeba to mówić. I to jest właśnie dla nas ból, bo my jesteśmy przekonani, że skałą, na której należy budować życie osobiste, rodzinne, społeczne i wszelkie inne, także międzynarodowe, jest Jezus Chrystus. Ewangelia Chrystusowa wychowała tym ludzi. I z niej powstały wyrosły najpiękniejsze pomniki kultury. Mamy w haśle kultury polsko-czeskie. I naród czeski, i naród polski, inne narody europejskie i świata. Wielkie pomniki zniosły właśnie na glebie chrześcijańskiej. Dlatego, moi drodzy, skoro nas nie chcą słuchać, robią swoje, co nam pozostaje? Modlitwa, pokuta. To, co Matka Boża Fatimie powiedziała. A za parę miesięcy, za rok czasu mamy stulecie jej objawy. Dlatego właśnie trzeba nasze mówienie, nasze życzenia, które głośno wyrażamy, właśnie wesprzeć, wzmocnić modlitwą i także pokutą. Chcemy Europy chrześcijańskiej. Bo jeszcze raz powtórzę, Europę zbudowali chrześcijanie. I dlatego nie chcemy zamienić kultury euroatlantyckiej, chrześcijańskiej na kulturę islamską na przykład.
a są zakusy. Tyle razy modliliśmy się przed islamem. W dziejach i to nasi rodacy, nasi poprzednicy wierzę, tu właśnie byli niejako w pierwszych szeregach w tej obronie. Szczególnie Andrzej Sobieski. A dzisiaj, no, taki czas nastał, kiedy, prawda, bez wystrzału Europa jest zajmowana. Tak powoli, ale jest zajmowana. My nie jesteśmy wrogami ani islamu, z żadnego człowieka. Trzeba szanować i Żyda, i muzułmanina, każdego. Pan Jezus kazał wszystkich kochać. Ale nie możemy się godzić na pewne ideologie. Też na pewne religie, które mają właśnie w swoich tych, prawda, różnych regułach walkę z niewiernymi i zabijanie w imię Boga niewiernych. To nie może być religia prawdziwa. Dlatego, siostry i bracia, kończąc tę refleksję homilijną, no, chcemy się zaprosić do modlitwy, bo nam zostaje, bo nasze gadanie, mówienie musimy koniecznie wesprzeć modlitwą, także pokutą, żeby Europa pozostała ojczyzną ojczyzn. Widzimy, że jest tendencja, żeby supermocarstwo zbudować Europę. Ono nie wyjdzie. Tym bardziej, że się go chce oprzeć na jedności militarnej czy gospodarczej. Tu musi być właśnie sprawa duchowa, mocny fundament ducha. I my ten fundament widzimy w chrześcijaństwie. A dokładniej mówiąc, w Jezusie Chrystusie. Dlatego wspomagajmy to dzieło umacniania rodzinności w naszym kontynencie europejskim. Modlitwą i także pokutą, by nasze życie osobiste, rodziny narodowe wydało piękne owoce, o które dzisiaj mówi Pan Jezus. Amen. Aby pod przewodnictwem papieża Franciszka i w łączności z kolegium biskupów był dla świata wzorem ewangelicznej jedności i pokoju. Yeah.
szczególnie za tych, którzy angażowali się we wzajemną współpracę polsko-czeską, by znaleźli szczęście wieczne w domu Ojca. Zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twoim.
Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Wszystkie wieki wielu.
Jego słowo ośmielamy się mówić. Ojcze, zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Chrystus. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Pan błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Drodzy przyjaciele z Republiki Czeskiej, organizatorzy Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, drodzy mojemu sercu mieszkańcy Bielawy. Wielka radość, że możemy dzisiaj otworzyć stację na szlaku świętego Wojciecha właśnie tutaj, w Bielawie. Idea powstała z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Kiedy podzieliłem się tym pomysłem z księdzem kardynałem Dominikiem Duką, odpisał mi bardzo długi, piękny, życzliwy list, że rzeczywiście jest to dobry pomysł i zaproponował, żeby w dniu świętego Wojciecha, znaczy dokładnie 23 kwietnia 2016 roku, uroczyście zainaugurować ten szlak w katedrze świętego Wita, Wacława i Wojciecha w Pradze. No i tak się też stało, tam również została zorganizowana konferencja naukowa, na której wspólnie z panem profesorem Konradem Czapińskim z Zielonej Góry zaprezentowaliśmy właśnie tą ideę, by z Pragi wyruszyć
aż pod Elbląg do miejscowości Święty Gaj, gdzie najprawdopodobniej właśnie jest to miejsce, gdzie zamordowano świętego Wojciecha. Z panem profesorem wybieramy się już tam za 2 dni, aż na 10 dni będziemy tam prowadzić akcję edukacyjną i jednocześnie próbować namówić samorządy do oznakowania tej stacji. 20 stacji na terenie Republiki Czeskiej. Jest to kraj środkowo-czeski, kraj katolicki i kraj krajowo-chradecki. 22 stacje na Dolnym Śląsku. Jedną z nich jest Bielawa. Serdecznie gratuluję gospodarzom miasta i wszystkim mieszkańcom, że właśnie dzisiaj możemy wspólnie w tak wspaniałym gronie otworzyć symbolicznie stację na szlaku świętego Wojciecha. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana burmistrza, panie Julianie. Bardzo proszę o to pozostanie. Zapraszam pana profesora i proszę o odsłonięcie tablicy. Pan profesor Konrad Czapliński. Panie profesorze, tak? O, właśnie, super. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza. Ekscelencjo księże biskupie, wszyscy dostojni, szanowni księża, szanowni goście, panie konsulu, szanowni mieszkańcy Bielawy. Ogromna to radość dla mnie jako gospodarza, że ten moment, kiedy raz ogromna promocja dla naszego miasta, bo przecież wpisujemy się w ten szlak, który historycznie nie jest precyzyjnie udokumentowany, ale przecież wiemy, że to był czas szczególny, 1050 lat temu, kiedy Polska przyjmowała chrzest, że gdzieś tędy, a może inną drogą święty Wojciech przechodził. I niewątpliwa promocja dla miasta, ale co ważniejsze, coś, co myślę zostanie w mentalności naszej tu mieszkańców, że wpisujemy się w tą tradycję przypominającą najważniejsze wydarzenie w historii Polski, chrzest Polski. I święty Wojciech wita do Bielawy i dlatego bardzo, bardzo dziękuję. Już teraz trochę dalej będę dziękował również w teatrze. Zapraszam wszystkich gości, wszystkich mieszkańców na uroczystość o godzinie 14:30 do teatru. I bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w to, że teraz w tej chwili mamy tą tablicę piękną i w to, że dzisiaj w Bielawie możemy inaugurować Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. A przede wszystkim dziękuję panu przewodniczącemu Julianowi Golakowi i bardzo dziękuję panu profesorowi Konradowi Czaplińskiemu za to zaangażowanie i w tą ideę. I wszystkim państwu, którzy się do tego przyczynili. Bóg zapłać. Dziękuję. Za udział. Dziękuję Jego Ekscelencji księdzu biskupowi, dziękuję księdzu prałatowi, dziękuję wszystkim duchownym. I zapraszam wszystkich państwa do Teatru Robotniczego, gdzie myślę, że za jakieś pół godziny rozpoczniemy drugą część inauguracji. Ja jestem tam trochę dalej, wiesz? No do zobaczenia, trzymamy się. A gdzie okulary? Jakie okulary? Się do dobrego i nie szanujemy dobrego,
ta inicjatywa pana Juliana Goliaka jest bardzo ważna. Cieszmy się i dziękujemy Bogu i ludziom, że w naszej ojczyźnie tak nie jest, ale niewątpliwie te niepokojące sygnały pokazują, że ważne jest, żeby mówić i przypominać o tym, co jest najważniejsze. Żeby nie ucinać fundamentów, nie niszczyć fundamentów, nie ucinać korzeni, z których wyrastamy. To, o czym też wspominał, pozwolę sobie ekscelencjo przypomnieć, podczas homilii ksiądz biskup właśnie, że jeżeli nie zadbamy jako Europa, jako Polacy, jako Czesi, Niemcy, Francuzi, Anglicy, to w niedługim czasie może zalać nas islam i w tamtej kulturze nie ma, że nieprzyjaciela, za nieprzyjaciela trzeba się modlić i drugiego człowieka trzeba miłować. Dlatego przy tych refleksjach chciałbym również wyrazić ogromną wdzięczność. Obchody, inauguracje w tym roku dni właśnie Polsko-Czeskiej Dni Kultury Chrześcijańskiej zaczynamy w naszym mieście. Po raz pierwszy Bielawa inauguruje i tu jeszcze raz dziękuję panie przewodniczący. Zaczynamy i zaczynamy mszą świętą. Bardzo dziękuję ekscelencjo za przewodniczenie mszy świętej. Dziękuję księże prałacie za przepiękną prawę liturgiczną. Pięknie śpiewający chór. Dziękuję wszystkim osobom, które angażują swój czas, energię, wiedząc, jak jest ważne przypominanie tego, co jest najważniejsze. Czcigodny ekscelencjo księże biskupie, księże prałacie, panie konsulu, pani poseł, pani przewodniczący, radni, pani radna z powiatu, radni z Rady Miejskiej Bielawy. Bardzo dziękuję, że jesteście państwo, mieszkańcy Bielawy, mili, szanowni goście z Czech. Dziękuję, że jesteście. Ośmielę się pójść za przykładem księdza biskupa, księdza ekscelencji. Nie będę mówił kazania, ale ksiądz ekscelencja tak wyartykułował trzy wątki, nie te same, ale też trzy. Więc chciałbym pierwszy wątek informacyjny, drugi refleksyjny, a trzeci trochę najkrótszy promocyjny. Informacyjny. No bo dużo, bo to już bogata tradycja dni polsko-czeskich, dni kultury chrześcijańskiej, 27. To już jest ten przepiękny jubileusz. Więc informacji mogłoby być bardzo dużo i będzie trochę, żeby było szybciej. A to są ważne informacje, postaram się przypomnieć, odczytać. Od 1990 roku na pograniczu Polski i Czech organizowane są Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej pod nazwą Bądźmy Rodziną. Na całym pograniczu jest to największa akcja społeczno-kulturalna. W miesiącach wrześniu i październiku każdego roku organizowane są imprezy kulturalne wzdłuż polsko-czeskiej granicy państwowej. Prawie w każdym mieście wzdłuż obu krajów odbywają się imprezy o charakterze społeczno-kulturalnym. Imprezy te polepszają wzajemne stosunki pomiędzy obu społecznościami lokalnymi. Komitet organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej znajduje się w Nowej Rudzie. Pan Julian Golak, obecny z nami, pan przewodniczący, przypominam, jest przewodniczącym tego komitetu i twórcą idei powstania Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Natomiast pani Teresa Bazała, pani poseł jest również z nami, jest zastępcą przewodniczącego komitetu i zarazem redaktorem naczelnym Ziemi Kłodzkiej. Organizowanie imprez w ramach tych dni ma na celu lepsze poznanie kultury i życia codziennego naszych sąsiadów, jak również pomoc w przywracaniu wartości chrześcijańskich,
tak mocno zniszczonych przez laicyzację w epoce komunistycznej. Imprezy te pozwalają budować sąsiedzkie i przyjazne relacje o charakterze powszechnym. Pogłębienie przyjaźni, i to nie tylko na szczeblu oficjalnym, ale przede wszystkim między mieszkańcami całego pogranicza.